Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. Jak dobrze wiemy, Lana od poprzedniego dnia w grze wie, gdzie Jack się ukrywa. A to sprawia, że co najmniej za jakieś... co nie mieli z Friburga do Sharpwood, no ale niedługo nas na pewno odwiedzi. Więc on niech pójdzie. Dobra, ogarnięci po raz drugi. Trochę mam hajsu. 577 in progress. Dalej. Dobra. Co? Taką ekipę i dwóch tych Dobra, go to out. Dwóch tych chujowych. Niech się podtrenują. Teraz tak, tutaj terapia alkoholowa. I na to niech jedzie Maguire i Chapman. Niech się ogarną. Nie, Boże, nie sprawy, tu. Teraz tak, najpierw to. I to. 5.15 in progress. Nie podam tutaj. Koparka, no to nie wiem. Muzyka, Borodka se poradzą. Berżnie jeszcze niech pojedzie. Frazier, Alajew. No i Kurosawa niech też pojedzie, bo panowie będzie zrzędził, że wielce musi pracować. Lęk pierdolony. Dobra, rzuć granat. Dajesz lejtę. 577 complete. Tylko i pięknie. Cała reszta progresuje. Maryśka na miejscu znaleziona. Punkcik szybkość dla lejtę. I punkcik... No, to być w inteligencji, a nie w szybko, a nie w siłę, no ale dobra. Niech ma w tym jej strzelanie, 3 punkty. Nie to. Tu. Te dwa sprzedajemy. Także cofamy. Kupujemy ropę. Oraz oczywiście buciki. Sprzedajemy natomiast telewizor. I tutaj też sprzedajemy buciki. Okej. Okay. No i dobra. Teraz czekamy na rozwój wydarzeń. Ten nie zajrzy. Maguire niestety jeszcze zaglądać będzie. Rzuć się w kierunku koparki. Dawaj, Borodka. 5.15 complete. Pięknie, udało się. Okej, okay, whisky znaleziono. Borodka ma punkty, nie ma inteligencję. No i jedyny wtedy 5.72 in progress. Dobra, sprzedajemy jej skacza. Fałszerstwo. Pewna kobieta twierdzi, że wydano jej fałszywy banknot. 60 pracowałem w mennicy, wydaje dotykiem rozpoznawać, czy banknot jest prawdziwy, czy to tania podróbka. Tak, dlaczego to brzmi jak totalnie jak fałszywy alarm? Intrygujące, co nie? Dobra, Lejwa. No, Lejwa nie jest lojalny, bo nie ma kapelusika. Ale niewiele brakuje, żeby był. Dobra, poczekamy, aż ta ekipa wróci i poślemy właśnie, żeby podpoczywali. 5.13 in progress. Starsza kobieta przez długi czas piła na schodach sklepu, w końcu weszła do swojego pick-upa i próbuje uruchomić silnik, zgarnąć ją, panowie, i to już. Tym razem kto? Horsemon. Nie, nikogo nie zamierzam wam oddawać. Berge, muzyka. Albo nie, tutaj niech jedzie Fletcher. No a ta... nie Marshall. Nie Woolbach, Frazier. A reszta niech jedzie tam, niech się... Niech chce wypocznąć. Co, fałszywy alarm? Dokładnie. Wzięła za podłukę świeży wydrukowany banknot. Mhm. 536 in progress. Tak brzmiał bardzo jak fałszywy alarm, ale no musiałem kogoś tam, żeby to po prostu sprawdzili. Schronisko dla zwierząt. Umazany krwią mężczyzna z psem na smyczy histerycznie domaga się przeprowadzenia zwierzaku natychmiastowej operacji. Ok.
Okej, może coś się psu stało? Ktoś to wziął pod uwagę? Jezus, jaki ty masz problem, kobieto? O, Kurosawa oczywiście narzeka. Nigdzie jeszcze nie pojechałeś! A już narzekasz! Pika podejrzewam powoli co wzruszyć. Wskocz do przyczepy, podkradź się do przyczepy, staranuj. Wskocz do przyczepy? Nie wiem. 513 complete. Okej, okay, byli dogania Pikała, skocz do przyczepy i aresztuję przestępczynię. No dobra. Da się? Da się. No i cyk, Demers jest zajebistym strzelcem. Nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj, nie, nie, u niej, u niej. Sprzedajmy łiskacza. I dobra. Drzwi do skrzynicy są zamknięte, chyba zaregulowane. Znaczy to chodzą wołania o pomoc. Wyważ drzwi, obejdź budynek. Wyważ drzwi, jolo. Policjant wyważa drzwi i dostaje się do wnętrza schroniska. Wszystko zbroczony krwą mężczyzna z psem na smyczy wymachuje pracownikowi przed nosem futrem jakiegoś zwierzęcia. Masz zacząć operację natychmiast, póki skóra jest świeża. Podejrzany wetknął zapas nóż myśliwski. Aha, co chce psu nowe futro dać? Lepiej się uspokoić, bo inaczej sam stracisz skórę. Strzelaj z tazera, podkradnij się. Strzelaj z tazera, dawaj! Człowiek. 536, complete. Przestępca jest oszukany strzelając z tazera. Okazuje się, że zmaltretowane futro należy do innego psa, zdechłego rano tego samego dnia. Ogarnięty żalem mężczyzna oskurował swego pupila, po czym zniósł z ulicy bezpańskiego kundla i pognął do schroniska celem odszukania weterynarza, który przeprowadziłby na nowym, nieszczęsnym zwierzaku operację przeszczepu. Potrzebuje profesjonalisty, Kiki nie może wyglądać jakiś potwór. Chlip pod nosem winowajca, gdy policjanci zakuwają go w kajdanki. Okej. Okay. Powiedzmy, że to w miarę rozumiem. Ale z drugiej strony to i tak jest popierdolone. Dobra, jej mogłem te żyletki? Nie, żyletki to chyba u niej mogłem sprzedawać, ale ona już nie pracuje dzisiaj. Płonąca beczka. 5 na rolnika. I 6 na pracownicę. Dobra, zobaczmy. Bezdomni ogrzewają się w szopie, rozpalają ogień w beczce, a potem zwęglone zwłoki bezdomnych leżące w miejscu, gdzie wcześniej stała szopa. Dobra, czyli tak. Podjeżdża. Blokuje drzwi. Rozpala mołotowa. A jeszcze oblewa szopę paliwa, dobra. Oblewa paliwem, rozpala mołotowa, jedzie. Ursula Monti spaliła szopę, ponieważ przegrała w karty z jednym z miejscowych kloszardów i zamierzała spłacać długu. Nie, to nie ona, to będzie rolnik. Podjeżdża traktorem. Rygluje. Oblewa benzyną. Zapala mołotowa. I jak na złość nie mam kompletu! Oczka do Rosenkratza. Dawaj, możemy sobie zagrać. Tylko to będzie przed czy po akcji? To jest takie moje pytanie. Zobaczmy. Dalej. Let's go. Albo jeszcze zrezygnuj z ataku. Rozumiem, zrezygnuj z ataku dzisiaj. Okej. Okay. Cierpliwość, strzał. Dobra, daj mu mierzony strzał i tłumik, żeby pierwszy wystrzał, nawet taki, który by zabił, żeby był wytłumiony. Negocjacje. Nie wiem, to się chyba nie przyda. Nie będziemy raczej ogłuszali, bardziej będziemy chcieli zabijać wszystkich, więc... on ma ninja chyba, nie? Ma na pewno, tylko czy ja chcę ninja? Nie, daj mu może atletę. Dobra, tutaj Glenstern. No bo on nie ma niczego, co by tu było potrzebne. Dobra, na bank wołowacz nie będzie potrzebny. Myśliwego możemy udać tak po prostu. Też tłumik. No nie ma niestety mierzonego strzału, więc trudno, ale tłumik może mieć. Też może mieć atletę i...
I niech macie... O, cierpliwość, czy może ninja? Może niech będzie ninja. Ten ma atletę, to niech ma mierzony strzał, tłumik i też ninja. Tutaj Titus nie będzie miał ninja. Ma mierzony strzał. No nie ma tłumika niestety, więc to jest ten drobny problem. Dobra, to jemu to odstawmy jednak. Co on ma tutaj? Kurde, nie ma w ogóle krycia się i to jest do bani. Dobra, czujność mogę mu dać. Fuks, bez sensu. Przesłuchanie to może być dobre. Ale to musiałbym złapać jakiegoś typa. Uważa drzwi. Dłużej ogłusza. O, sięga dalej wzrokiem. To na pewno będzie dobre. Mierzony strzał, tłumik. O, sięga dalej wzrokiem. Czy myśliwy? Może niech będzie sięganie dalej wzrokiem. Rozumiem, jedna trójka idzie razem, druga trójka też idzie razem. Dobra, ten ma ninja. No to dajmy mu jeszcze mierzony strzał, tłumik i... Może atletę. Zobaczmy tutaj. No, bardzo podobnie, prawie że to samo. Tylko on ma ninja, to ma myśliwego. Ta ma też ninja. No. Okej. Okej. Dobra, Belmont może niech nie ma ninja, tylko też niech ma wartownika. Czy ktoś tu ma myśliwego? Ten ma myśliwego. Dobra, let's go. Mhm. Jedna trójka jest z tej strony, druga trójka będzie gdzieś tam. Cele. Uszkodź beczki z paliwem, zabij przywódcę, uszkodź prądnicę i bo chyba jeszcze ucieknij przed wybuchem, czy coś takiego. I gdzie by teraz go przenieść? Roger. Może wracaj na miejsce. Dobra, tu będzie ok. Tu mamy gościa. Dobra, najpierw Atkins. Niech po... No weź. Dobra, to niech podejdzie tu. Ej, ustrzelisz go z tej odległości? Oboty. Pół na pół. Ej, a ty? Ej, ma większe szanse. Ale dobra, on to mu nawet może z tego strzelić. Nie ma problemu. Dobra. No a Atkins niech się pozbędzie tego typa. Jeden ster, niech przejdzie tutaj za niego i się typa pozbędzie.
Dobra, to może iść tu. Dobra. No, tak, to na pewno nie pójdziesz. Ujebysz mu. Idź se tutaj. Powiedzmy, niech przejdzie tu. Dziabaj, to dziabaj. Trochę się nie odzywam, ale próbuję się, wiecie, tak trochę bardziej wczuć w to, co się dzieje. Dobra, przejdź tutaj. Dobra, niestety jest tutaj ktoś. Dobra, Gillenstern. O, ale dobra! Teraz może mi wyjść to, co nie wyszło wtedy. Czyli teraz. Dziabamy. Dobra, obaj mają tłumik, co nie? Age ma. I Gillenstern też ma. Czyli pierwszy strzał od obu będzie wytłumiony. Także gleba. Age, niech tego typa też ustrzeli. Jest! Udało się. Dobra. Teraz mam nadzieję, że tylko tamten typ go nie zauważy, bo to będzie już lipa potem. Dobra, my tutaj teraz tego typa po prostu aresztujemy. Dobra. Teraz on ma dwie akcje. Dobra, to niech podejdzie tutaj. No i temu niech strzeli po prostu w plecy, nie? Tak, gro, dokładnie to miałaś zrobić! Dobra, to weź temu, uratuj dupę. I przejdź tutaj. Ja pierdolę, nie wierzę. Tak prosta akcja. Oczywiście gra musiała mi ją zjebać. Dobra. Okej, ten się nie rusza. To jest jak najbardziej na plus. Dla mnie bynajmniej. Dobra. Podejdź tutaj. Mamy wizję na tego. Tego typa się oczywiście ozbywamy. No i tutaj się bardzo ładnie schowamy. Teraz Honk Aid. Dobra, przejdź na razie tutaj. Tu jest gość, dobra. Dobra, który miał tego? Titus? Tak, Titus miał czujność. Dobra, to weź tak, ty się przesuń tutaj po prostu bliżej. I odpal mi tę swoją czujność, bo ja chcę zobaczyć, gdzie są jeszcze typiarze. Dobra, tu jest niestety dwóch typiarzy, więc jak... No tu jest jeszcze trzeci na widoku, więc niestety, tak tego zostawić nie mogę. Dobra, to weź ty się tu przesuń.
Okej. Okay. Atkins. Dobra, Atkins, idź tu na razie. I dołączę to do tego. We have a visual. Dołącz do Aronowicza, tak? Tu mamy Gilensterna jeszcze z trzema ruchami. To jeszcze się nie ruszał. Belmont. Dobra, niech przejdzie tutaj na razie. Tu. Dobra, i schowaj się tu za oponą. Mamy widok, to najważniejsze. Ty przejdź tutaj. Tu czy tu? Nie, tu jestem za bardzo na widoku, to na pewno nie. Roger. Ty przejdź tutaj, żeby być na supporcie. Powoli do przodu. Dobra, tu mamy trzech typów. Jedyna osoba, która tu jeszcze ma tłumik aktywny, to jest właśnie Aronowicz. Się tak poustawiali wszyscy, że to jest tragedia. Dobra, Aronowicz, co ty masz na podorędziu? Ma taser, ma i ma gaz. Dobra, tu się mogę schować w środku na przykład. O, albo inaczej. Podejdź tu. Tego dziabni. Czy na tego wystarczy gaz? Nie wystarczy, bo jest za daleko, ale mamy za to taser. Więc możemy go unieszkodliwić bardzo ładnie. Dobra, Hong, idź tu. Tu jest jeden typ, gdzie jest drugi? Tutaj. Okej, okay. No to podejdź. Stun czy dziabnięcie? Dziabnięcie. Dalej. Ten jest ogłuszony. Temu nic nie mogę zrobić, dopóki tamtego typa się nie pozbędę, więc nawet nie mogę się tu przysunąć, bo tu jest jeden typ, tam jest drugi typ. Tu potrzebuję, żeby Aronowicz był w pogotowiu. Dobra, to ona niech pójdzie tu. No i ruch po prostu, żeby zużyć, niech ma tu. Ten niech się po prostu przesunie do przodu. O. Dobry wzrok ma. Dobra, potrzebuję użyć papę, zobaczyć jak to idzie. Dobra, jak stanę nim tutaj, to jestem mega na widoku. On już raz strzelał, więc drugi raz nie może. Czy on ma taser? Ma taser! Okej, okay, plus ten stoi tak, że nie powinni go zauważyć. Dobra, to weź przejdź tutaj. I tego zatazeruj. Jego nikt tu nie powinien zauważyć. Mam nadzieję. Dobra, Belmont, Roger. Ty przejdź tutaj. We have visual. No, niby mamy widok, ale w sumie to nie mamy widoku. Dobra, i tu. Może on niech się schowa tu lepiej. Na kolejną turę będzie miał przynajmniej tego, nie? Jakąś akcję. Podejdzie. Nie podchodzi, tyle dobrego. Pierdziele, to jest taka akcja teraz. Dobra, ile on jeszcze będzie? Trzy tury. Dobra, ty Atkins.
Dobra, może zanim zablokuję sobie przejście, ty podejdź tu. I tego typa dziabni. Ty podejdź tu. I dziabni tego typa. Teraz Atkins, ty podejdź tu. I dziabni tego typa. Dobra, ten. Zaraz, muszę specjalnie przesunąć tak, nie? Okej, okay, tu jest osłonięty, to niech se tutaj przejdzie. Będzie gotowy na kolejną turę. Gyllenstern. To jest taki drobny problem, bo ten nie wiem, czy się rusza, ale Gyllensterna nie mogę tu posłać, bo może ktoś stąd zauważyć tego typa, albo nie daj Boże, ten ich szefuj go zauważy. Więc tak. Ty przejdź tu. Zaaresztuj tego typa. No i schowaj się tutaj. Okej. Okay. Belmont, dziabnij tę beczuszkę. No i przemieść się w to miejsce. Okej, okay, gość idzie coraz bliżej, to mi się podoba. Tego jednego typa. Mamy też panie kogoś tu. To jest trochę gorzej. Dobra, czy on ma już tę czujność ma wykorzystaną pewnie? Bo to on miał, nie? Titus. Ja już to wykorzystałem. A tam jeszcze było kilku typiarzy. Dobra, nie pamiętam. No i zaraz na dzień dobry mam kogoś. Nieźle. Belmont. Dobra, ten typ się stąd raczej nie rusza. Niestety. Dobra, czy H ma granat? Nie ma. Ta też nie ma. Aronowicz? Też nie ma. Gyllenstern? Nie ma. Aha, Titus jest jedyna osoba, która ma granat ogłuszający. Okej, okay, no ale w sumie... Age na przykład może w jednej turze podejść. Jednego walnąć pałą, takiego gazem i będzie okej. Okay. No ale wiadomo, granat to jest najbezpieczniejsza opcja. Dobra, podejdź. Pała czy nóż? Dawaj nóż. Dziabaj typa. I ustaw się tu. Dobra, Atkins. Jak ten typ? Dobra, to jego sobie zakujemy. Jak rozumiem, to tutaj to jest chyba ta cała prądnica. No, wygląda jakiś transformator tu bynajmniej, więc ona niech tutaj już stoi. Jakieś beczki w ogóle, nie wiem czy to nie są te, które mam uszkodzić na przykład. Tutaj gościu sobie zdycha, to zaraz sobie zdechnie do końca. Dobra, ile on ty zabij przywódcę krawacików, uszkodzić jeszcze dwie beczki. Tu jest jedna, druga. No, czyli rozumiem, trzecia jest obok Atkins, a gdzie jest czwarta? Takie moje pytanie w takim razie. Dobra, użyjmy pada. Przejadę sobie trochę bardziej tym. Na bank nie ma poza. Jest wy... A, tutaj. Okej. Okay. Dobra, czyli ktoś będzie się musiał sporo cofnąć. Znaczy, nie aż tak sporo zaraz, nie, ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, to Aronowicz, wracaj tutaj do tych beczek.
kurde. No. Dało się. Same trupy. Gilen Stern, co on ma na podorędziu? Gaz, to i to. We have visual. Niech się ustawi tutaj. Okej, trochę więcej wizji. Ale jestem ukryty, to jest najważniejsze. Belmont jest tutaj. Pójdzie tu. No i może się schować z tej strony, co nie? Czemu nie? Dobra, Glenstein to jest jedyny, który jeszcze nie wykonał ruchu, ale... chcę posuwać tu dalej. No nie bardzo, bo nie wiem, jak, nie wiem, czy ten pójdzie tu, czy pójdzie tam, czy w ogóle się ruszy, więc... to jest trochę niebezpieczne go gdzieś dalej wysyłać, więc dobra, na razie czekamy. Okej, ten się rusza, nic więcej. No dobra. To Aranowicz ciąg za wajchę, znaczy ciąg za wajchę. Tnibeczkę, nie ciąg za wajchę. Dobra, i teraz znowu pozwolę użyć pada. Jak mogę najdalej przejść? Tutaj. No w sumie to tutaj, więc idzie. Okej. I teraz co? O, w sumie patrzcie, Edge nawet nie potrzebuje. Może wkroczyć? Dziaba tego. I dziaba tego. Okej, okay. Przywódca i ochroniarz padli. Teraz tu mamy jeszcze beczki. Czy to jest właśnie to, co myślę? Tak jest. Okej, okay. No to cyk. Beczki uszkodzone. I uszkodź prądnicę. No, to jest to, jak nic. To wygląda jak transformator, więc to musi być to. Dobra, Titus ma dwie tury, Gilenstern ma aż trzy. Dobra, to Gilenstern niech przejdzie tutaj na sam koniec. O, tu jeszcze jest typ, okej, to gorzej. Dobra, i tego dziabnij. Dobra, teraz kto może pomóc? Na pewno Belmont. Okej, Belmont może dojść tutaj i tego typa dziabnąć, to Belmont niech dojdzie tu. Dziabnie tego typa. Okej. Okay. No a Titus nie dojdzie tu. No i dziabnie tego typa. Okej. Okay. Jak to wygląda z tym gościem na górze? Tutaj ci co byli to już sobie zdychają wszyscy. Okej, on sobie tak tylko chodzi tu i tu. Na wyjściu, powiedzmy. Dla mnie spoko. Dobra, Aronowicza może kierujmy już tam powoli w kierunku wyjścia. Teraz wiadomo, co się stanie. Jak uszkodzimy prądnicę, to już triggerujemy ten finał tej misji, czyli tak naprawdę jedną wielką spierdolkę z tego miejsca. Zanim to wszystko pójdzie w diabły. Więc niech się już ludzie powoli przesuwają do wyjścia. No właśnie, tak jak sądziłem, tutaj. Cyk. Uszkodzone. I mam 5 tur, żeby uciec. No dobra. Myślę, powinno się udać. Dobra, ten ma 2 tury. To niech se przejdzie tu. Dobra, o, bardzo ładnie. Dojdzie sobie zaraz obok typiarza. No i dziab. Jakby gra chyba wręcz, może nie tyle wymusza, co wręcz zachęca do tego, żeby właśnie używać takich, a nie innych rozwiązań. W sensie, żeby właśnie zabijać krawacików. Choć, nie powiem, jeśli dałoby się tą misję przejść totalnie na stealthie, i ani razu nie zostać wykrytym, bez zabijania tego wszystkich, aresztując,
Chciałem to zobaczyć. Naprawdę. Znaczy, zobaczyć. Chciałem to sam ugrać. To musi być zajebiste uczucie. Wejść w taką misję i tam, gdzie jej wszystkich dziabie, no tutaj niektórych skułem, nie? Ale wiecie, że wszystkich skuć, tak normalnie. To musi być zajebiste uczucie. Taką mega przegiętą misję zrobić po cichu. Dobra, to Age już widzę. Wychodzi do tego razem z z Belmontem. Age już opuścił tę miejscówkę. Ale właśnie, bo tutaj skułem kilku typa, ale de facto to ja tych typiarzy nie ten. Bo my uciekamy, zanim tutaj wszystko dojdzie do wybuchu, więc zobaczymy, czy będzie ten. Zobaczymy, czy będzie akcja a la... W sensie wiecie, że to wybuchnie i kto zginął, to zginął, a reszta przeżyła, czy może jednak wszyscy zginą. Zobaczymy. Dobra, na spokojnie uda się uciec. Mam jeszcze 3 tury. Aronowicz. No, Aronowicz już wychodzi, tak naprawdę. Nie tylko Atkins nam jeszcze została w tym miejscu. Dobra, no ona niestety nie będzie miała na już dojścia, tak mi się wydaje, ale kto wie. A, no nie, niestety nie. No ale mamy jeszcze, teraz kończymy turę. No i do wyjścia. Okej. Nie, wszyscy są martwi. Pomimo tych, że kilku skułem, wszyscy są martwi. Okej, czyli nie ma znaczenia, czy ich zabijam, czy nie. Finalnie i tak wszyscy zginą. Okej, mam 2 punkty. Siła czy krycie się? Żyłem w krycie się, bo krycie się to jest akurat pasy... No i dałem szybkość punktu, to jest trochę przypadkowo. Trudno. Dobra, ale to jest fajnie zaprojektowane, że patrzcie, że gra są, mam punkt do wydania jeszcze, bo dostałem 100 punktów za tę akcję, ale gra uwzględnia to, że mam już wszystko full i mogę po prostu iść dalej. Belmont, no niech ma punkt w siłę i w inteligencję, czyli tylko negocjacje muszę mu rozwinąć. Okej, to tyle, jeszcze oczko z Rosenkratzem. Dobra, poczekamy. Wygrywam pierwszą rundę. Może uda się chociaż obniżyć tę łapówkę dla niego, powiedzmy, nie? O, idealnie 21, lubię to. 2 do jaja póki co dla mnie. Dobra, jeszcze jedna. Okej, styknie. Nice. 3 do 0. 15. Dobra, wystarczy, będzie 3-1 najwyżej. Kurde, akurat na równo 21 mu wyszło, nie wierzę. Dobra. Jeszcze 2 razy muszę wygrać. 20 wystarczy. Okej, to jeszcze raz. 15. Dobra, styknie. No kurde, jak już jestem tak blisko 20, to się nie opłaca. Jest to 13, dobra, jeszcze jedna. Aha, dzięki. Bo nie mogła być oczywiście 8, musiała być akurat 9. 18, styknie. Dobra. 1 punkt nie za dużo. No ale ogólnie wygrywam, czyli teraz będzie 500 po prostu. Co tydzień. No, zupa odejdzie nie pamięć, ale 500 mi się należy. Spoko. Kurczę, prawie 200 zawleczek, a nie mam na co tego wydawać nawet. O, pałka i te bridge możemy wziąć. A wiesz co, jolo, kupmy tych policjantów. Teraz popatrzmy, jak bardzo ładnie zawleczki się w tle ulatniają. Mam 56, ale gra chyba na animacji troszeczkę
nie ogarnęła, co się dzieje. Dobra, szybko przydzielamy wszystkich, którzy są wypoczęci i lojalni, albo ci, którzy byli w domu. Dobra, to nie będzie pracował, więc na to nie klikam. Tutaj po kolei. No, tak, 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 wiem, nie jesteś lojalny, no to się nazywaj. Ten też nie jest lojalny. Kurde, Penkin tylko. W sensie, za trening o gościu dostaje 50 punktów profesjonalizmu, bo wiadomo. Dostaje punkcik dodatkowy, więc to się wiąże z tym, że dostaje profesjonalizmu trochę więcej. Czyli mamy teraz tak, mam ile jeszcze? 9, 11. 11 razy 50, 500, 500, 500, tak, 550. Czyli na samych tych treningach mogę mu zrobić 900 profesjonalizmu. Jeszcze. W sensie mówię, za jakbym teraz same tego na treningi go wysyłał, to za to już ma te 500 profesjonalizmu, nie? Dodatkowe. Czyli może będzie miał 900 profesjonalizmu. Jakbym go na same treningi wysyłał, a potem tylko go wysłać na jakieś... No, na 10 akcji, żeby po prostu był, a na jakieś 3 akcje, żeby... Na jednej był, a na... Nie, na 4. Na 4, żeby był, a na 3, żeby coś zrobił więcej, no i powinny mieć te 1000 profesjonalizmu, ale to jest najlepsze, co mogę zrobić. Okej, okay, mamy fabułę. Kurwa, Lili, jaka wkurwiona, widzicie to? O kurde, Jack się ostrzykł, mi się wydaje. Włosy ma spięte, ale no przystrzykł się, widać. Larki, kabura, broń, jest nóż. It hasn't been cleaned. There, upstairs, Sheriff Wells never cleaned the office. Don't worry, I'll get it straightened up. How do I look? Like a police chief. Jack objął oficjalną funkcję w biurze szeryfa. Ale jakby... O co ich teraz chodzi, Lili? Ja tego nie czaję. Jakby Jack jej pomaga? Okej, okay, może coś powiedzieć, że akcja jest krzywa z tymi krawacikami. Bo to jest mega naciągane, że nagle mamy informację a propos nich, nie? Ej, muzyka jest w pierwszej części. Z menu. Okej, dzień 20. Będzie to jeden odcinek mocno pocięty przez te próby, które spieprzyłem przy tej misji z krawacikami, ale po prostu pokażę wam finalną misję. Ode mnie póki co to będzie tyle. Jestem naprawdę ciekaw, jak się teraz rozwinie fabuła. Ale właśnie dokończając wątek, zanim się z wami pożegnam tak finalnie, to nie kumam, o co chodzi Lili w tym momencie. Jack praktycznie jedyne, co robi cały czas, to jej pomaga. Nic więcej, nic mniej. Jack nie próbuje jej wygryźć, nie próbuje zająć jej miejsca, tylko praktycznie na jakby jej własną prośbę pomaga jej ogarnąć cały burdel, jaki ona ma na posterunku, czy tam na komendzie. Bo przez to, że Lili nie ma posłuchu, no to właśnie inni policjanci, czy nawet pewnie policjantki, nie słuchają ani jej zaleceń, ani ostrzeżeń, w ogóle jej nie słuchają. A Jacka słuchają po prostu, głównie przez to, jak on jest charyzmatyczny. Oraz też przez to, że jest doświadczony. Ale Lee też, kurde, właśnie zamiast, jakby nie wiem, zapytać Jacka, co może robić lepiej, jak dowodzić, to ona myśli, że ona jako taka, umówmy się, no, żółtodziobka, nie? Bo wiadomo, Lili jest totalnym żółtodziobem, jeśli chodzi o bycie nawet nie tyle
takim szefem, powiedzmy, komendantem, szeryfem i tak dalej, tylko po prostu jest żółtodziobem, jeśli chodzi o bycie policjantem. Ona prawdopodobnie większość swojego życia zawodowego, oczywiście, przecież kto wie, może po prostu swojego życia, ale na pewno życie jako policjantka spędziła za biurkiem. Prawdopodobnie nigdy nie była na jakiejś faktycznej akcji. Więc ona nie potrafi, nie ma takiego doświadczenia, żeby dobrze dowodzić ludźmi. Co zresztą widać po braku posłuchu. Jack natomiast jest gliniarzem. Na ten moment, jeśli się dobrze kojarzę, to on ma około 62 lat. Gliniarzem jest od ponad 30. Gdzie komendantem był albo 20, albo równo już 30 lat. Więc Jack jest no doświadczony w chuj, jeśli chodzi o te sprawy. Dlatego on ma taki posłuch u ludzi, posłuch właśnie u swoich podwładnych i potrafi sprowadzić ich do pionu. Patrz na przykład Fletcher, który no, miał zgryźliwe komentarze do Jacka. Jack razem spuścił w pierdol, no i się Fletcher naprostował, nie? I z niczym nie wyskakuje. No, z niczym takim poważniejszym, nie? Nic więcej. Ale patrzcie. 11 dni. No, wliczając ten dzień, 12 dni do końca gry. Niecałe 2 tygodnie, czyli przy dobrych wiatrach 6, może 7 odcinków, zależy jak długie będą dni i ile uda mi się zrobić oraz jak często będzie fabuła leciała z cutscenkami. No ale to się dowiemy, prawda? Okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, zagrajmy w This is the Police. Ja następny nagrywam od razu, zaraz po tym, bo naprawdę intryguje mnie, co takiego się stanie dalej. Bo aktualnie Lily ewidentnie ma problem do tego, że Jack faktycznie rozgrywał krawaciki. Przez to Jack oficjalnie awansował na jej zastępcę. Lana wie, gdzie Jack się ukrywa. Więc pytanie, czy przyjedzie sama, czy z FBI? A jeśli przyjedzie sama, to co zrobi? Natomiast jeśli chodzi o Hendersona, to dalej nie wiemy, o co konkretnie mu chodzi. Bo fakt, pomógł nam stać się zastępcą. Dał nam te informacje o krawacikach, ale o co konkretnie chodzi pułkownikowi, tego jeszcze nie wiemy. Ale coś mi mówi, że już niedługo się tego dowiemy. Ale coś mi mówi, że już niedługo się tego dowiemy. Ode mnie póki co tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w This is the Police. Cześć!